Macron ułatwił nam reakcję amerykańską, ponieważ wydawało się nam, ale może tylko nam wcześniej, że Amerykanie mają łatwy wybór swojej taktyki wobec Europy w związku z agresją rosyjską i to mają ułatwiony wybór na wiele, wiele lat, czyli nawet strategiczny wybór. Mianowicie widać wyraźnie, że Francja i Niemcy, a to oznacza zachodnia część Europy, a to oznacza władza w Unii, że bardzo, bardzo, bardzo stara się odkręcić się od Ameryki i trochę przykręcić się do Chin. Bardziej Niemcy, które są związane z Chinami bardziej niż z Rosją, podkreślają wszyscy analitycy ekonomiczni, a w razie wszyscy, co umieją liczyć, ponieważ na razie eksport wzajemny jest ogromny, Chin do Europy, do Niemiec i Niemiec do Chin, i Francja najwyraźniej próbuje się do tego doczepić i Macron w Pekinie załatwił parę dla Francji istotnych interesów. Kłopot polega na tym, że o świecie decyduje rywalizacja chińsko-amerykańska i pytanie, nawet nie pytanie, i widać, że ona nabiera ostrości. Powiem więcej, im bardziej Chiny zbliżą się do Niemiec i Francji, a to znaczy do Unii, do Europy, tym poczują się silniejsze i tym bardziej będą ze Stanami rywalizować. A to nie tylko chodzi o to, jaki kształt świata będzie, no to nas oczywiście bardzo interesuje. To znaczy, czy ten świat będzie jeszcze bardziej amerykański, czyli demokratyczny, czyli taki w stylu zachodniej cywilizacji, czy bardziej komunistyczno-chiński. Naprawdę wyboru nie ma i Francja i Niemcy sobie z tego sprawy nie zdają. Wydaje im się, że mogą być, no nie powiem, że neutralne w tej rywalizacji. Autonomia oznacza niezależność. Oznacza to, że kraj, obszar, organizacja autonomiczna potrafi żyć własnym życiem, sama się wyżywić, sama znajdzie w sobie motory rozwoju. Sama, nie dzięki komuś innemu, czyli nie to, że odcięta od innych, ale na przykład handlująca z innymi na swoich warunkach, przynajmniej nie na przymusowych, nie na niekorzystnych. Tego Europa nie potrafi. Z pierwszego powodu Europa nie potrafi się obronić. Przed nikim. Ja już nie mówię, co by było, gdyby jakiś, nie powiem, że batalion, ale może dywizja niewiadomego pochodzenia, powiedzmy z kosmosu, przekroczyła granice niemieckie. Właśnie inspektor Bundeswehry niemieckiej, czyli jakby jej szef, powiedział, że nie są w stanie za dwa lata wyprodukować pierwszej dywizji. My mamy cztery, no nie powiem, że najlepszej jakości, ale bardzo się staramy, a oni nie mają żadnej, po prostu. Więc po pierwsze Europa się sama nie obroni, armia francuska jej nie obroni, gdyby na przykład Rosja chciała dojść do Lizbony. To jest pierwsze. Po drugie, to są same niebezpieczeństwa. Jeśli Europa byłaby neutralna, a zarazem starała się być autonomiczna, czyli samodzielna, to wtedy sojusz chińsko-rosyjski pewnie by się okazał silniejszy niż Ameryka. A to by oznaczało, że Chiny się poczują w tym mocniejsze, będą rywalizować ostrzej i na przykład poczują,
że mogą do Europy iść śmielej. To znaczy nie tylko biznes, ale na przykład ekspansja, a nie powiem nawet polityczna, ale ekspansja gospodarcza, w której, i to jest może istotne bardzo, za 5-10 lat Chiny zdominują Europę technologicznie. W tej chwili wydaje się, że w zakresie takiej masowej produkcji dóbr dostępnych, takich podstawowych, Chiny są znacznie lepsze, tańsze i potrafią taką masę produkować, ale za parę lat Chiny będą lepsze od Europy nawet w produkcji samochodów, szczególnie elektrycznych. I to oznacza, że Europa przestanie być autonomiczna, bo będzie zależna od Europy, bo od Chin, dlatego że Chiny, żeby zdominować Amerykę, muszą zdominować Europę. A może tak to twardo postawmy. I Francja i Niemcy udają, że tego nie widzą. Bo na konkurencyjną technologię firmy, która amerykańskiej, która się nazywa NuScale, Amerykanie wydali $1 miliard, a tutaj jest obietnica 4. W dodatku na technologię, która jest mniej pewna, nie wiadomo kiedy będzie skończona. I to jest, żeby było zabawnie, NuScale jest firmą amerykańską, a ten Berm X30, czy jak to się nazywa, jest technologią raczej kanadyjską i w Kanadzie będzie stawiany pierwszy. Więc to jest bardzo ciekawy prezent. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest inwestycja w wspólne przedsięwzięcie Orlenu i firmy pana Sołowowa, a NuScale ma być budowany przez KGHM. To ciekawy wyścig w ogóle. Bardzo dobrze byłoby, żeby te maluchy powstały, przeszły do masowej produkcji gdzieś tam. Nie wierzę to, że w latach 20., ale gdzieś do 33. roku, żeby one się masowo zaczęły pojawiać w Polsce, to by nam powoli rozwiązało problem pewności energetycznej. Ale zmierzam do tego, o czym mówiłeś. Otóż Amerykanie stoją przed wyborem, którego nie chcą dokonać. Zdecydowanie nie chcą. Nie są do tego przygotowani. Być może ta wizyta przełamie tutaj część tego oporu. Mianowicie Amerykanie, widząc, że sojusznikiem dla nich pewnym i strategicznym jest wschodnia flanka NATO, a w niej Polska jak na razie jest najbardziej aktywnym krajem, no bo który tam może być? Mamy do wyboru Finlandię, Szwecję, kraje bałtyckie, Polskę, Ukrainę, Rumunię, Słowację. No, Finlandia i Szwecja są zagrożone przez rosyjską inwazję i świetnie o tym wiedzą, dlatego Finlandia weszła do Unii, a Szwecja na to czeka, ale one nie są tak aktywne w tworzeniu wspólnego bloku. To by wymagało amerykańskiej presji i pomocy. Więc naturalnym liderem tego, co ja nazywam Międzymorzem, a można to nazwać wschodnią flanką NATO, jest Polska. Więc Amerykanie nie są przygotowani do postawienia na Międzymorze, a jak na razie ciągle się łudzą, że da się Niemcy do siebie przyciągnąć. Widać, że nawet ta Francja Niemcy odciąga od Ameryki, bo przecież co by nie było, Macron z Scholzem czy Francja z Niemcami działają w porozumieniu, co nie znaczy, że mają takie same interesy. Amerykanie według mnie muszą dokonać tego wyboru kiedyś. Ten wybór nie jest zero-jedynkowy. On nie znaczy, że tutaj się pojawi, nie wiem, 50 tysięcy żołnierzy amerykańskich, który się zabierze z Niemiec, albo że Ameryka będzie budowała jakieś NATO bis, bo nie o to chodzi. To raczej chodzi o to, żeby w ramach NATO budować sojusz krajów Międzymorza plus Ukraina. To jest konieczne po prostu. Chodzi także o to, żeby Ameryka zrozumiała, że presja, jaką na Polskę wywiera Bruksela i Berlin, jest czymś dla
bezpieczeństwa Ameryki, daleko teraz pojadę, niebezpiecznym. Że w interesie Ameryki byłaby większa samodzielność, czy mniejsza presja Brukseli na wschodnią flankę NATO, że za pozachodniej Europie, która jest bogatsza, która jest cywilizacyjnie bardziej rozwinięta i tak dalej, jako na twardego sojusznika Ameryki w rywalizacji z Chinami i Rosją liczyć nie można. I myślę, że to jeszcze potrwa, ale że to myślenie amerykańskie, ale myślę, że ta wizyta zrobiła dużo, sądząc nawet po takim konkrecie. To jest, te 4 miliardy to jest ryzykowna inwestycja. W dodatku nie w amerykańską gospodarkę, tylko w polską. Oczywiście z inwestycją amerykańską. Ale to nie jest coś absolutnie pewnego. To naprawdę wymagało dużej, także politycznej, nie tylko ekonomicznej, inwestycji, decyzji w nasze bezpieczeństwo energetyczne. To jest niebywale ważne. Bywalcy Białego Domu twierdzą, że w ogóle nastąpił taki przewrót w myśleniu amerykańskim. Oni po prostu się dowiedzieli, że istnieje coś takiego jak Europa Środkowa i ona nie jest tym samym, co cała reszta Europy. To chyba ważne, bo to jest... Jedno zdanie, Adrian. Amerykanie przedtem udawali, że stawiają na Trójmorze. Kongres obiecał $1 miliard, wcale go nie dał. Żadnego Trójmorza nie ma. Te kraje mają różne interesy, a połowa z nich nie jest zagrożona przez Rosję. W związku z czym ta połowa ciąży bardziej do sąsiadów z zachodniej Europy. Tu, jeśli by właśnie Ameryka przestawiła się na Międzymorze, czyli na kraje zagrożone przez Rosję, czyli sąsiadów Rosji, naturalnych sojuszników Ukrainy, byłoby dla Europy i dla świata dużo bardziej bezpieczne i dla Ameryki. No, gdyby to tak było, jak mówisz, że tam się taki przewrót szykuje, ja będę w poniedziałek z dość poważnym człowiekiem amerykańskim rozmawiał, bardzo jestem ciekaw, czy to twoje wrażenie motywowane dokonaniami tam praktycznymi w tej wizycie Morawieckiego, czy ono się sprawdzi. Bardzo byłoby to dobrze.